Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Jak widać, stoję przy gangusie. Sprawdzimy dzisiaj tę chłodnicę, czy to w ogóle coś daje, czy nagrzewa się cała. I ewentualnie sprawdzimy, jaką ma prędkość maksymalną. Przepraszam Was za te kury, ale kury zaczynają mnie wkurzać od samego początku. Akurat jak zacząłem nagrywać, kurde, zaczęły piać. Ale dobra, trudno. Co do chłodnicy, i to wszystko, na razie opasek nie mam założonych. Będę je miał w poniedziałek. Ale zrobione jest to profesjonalnie, czyli metodą na druciarza. Czyli kurde, wstawione kawałeczki druciku. Będzie trzymać, powinno trzymać, nie powinien wąż strzelić. Ewentualnie jak strzeli, to zaczniemy pita, będziecie mieć co oglądać. Tam widziałem, ludzie pisali mi różne teorie spiskowe, że to nie będzie działać, że to powinno być odwrotnie, że to, że tamto. Nie wypowiem się na ten temat. Palamy zaraz, tylko pierw muszę jeszcze wyczyścić filtr. Znaczy nasączyć filtr, zakładamy. O, myłem go ostatnio. Akurat do chłodnicy go myłem, no to założyłem zaślepkę. No dobrze. Gangus się grzeje. Chłodnica się cała ciepła zaczyna robić. Od góry i od dołu. Dosłownie cała. A nic nie odpowietrzałem. Dodałem tam 50-100 ml, coś takiego, około więcej oleju. Jeszcze jest zimny. Dobra, jedziemy powolutku na miejscówkę. Akurat się przez drogę rozgrzeje. Włączam GPS-a i sprawdzamy prędkość, jaką osiągnie. W porównaniu do jazdy na Londynie to jest przepaść, i to kolosalna. Jest o wiele szerszy motor, tak wygodniej się siedzi. Chociaż siedzenie jest troszeczkę takie twardawe. O, już jest naprawdę ciepła. I nie, że gdzieś na dole bardziej, u góry mniej. Cała jest tak samo ciepła. Nie mam za bardzo z czym Wam pokazać, ale śmiało możecie ją montować w ten sam sposób. Oczywiście tutaj wąż jest najbardziej gorący. A potem tutaj już jest cała chłodnica, dosłownie calutka jest tak samo gorąca. Czy góra chłodnicy, czy dół chłodnicy. Tak, tak samo, już parzy. No, będzie promieniować. Nie cieknie mi tu nigdzie, więc nie jest źle. Jest szczelność. Nie ma w ogóle wycieku. O, gdzieś mi tam, widzę, że coś mi tam kapło. Ale to z łańcucha, tak. Bo łańcuch smarowałem zwykłym olejem. To z łańcucha mi kapło. Dobra, pauzuję, włączam GPS-a i sprawdzamy, ile to pojedzie. Więc widzimy się za chwilkę. Dobra, GPS-a mamy włączonego. Motor dobrze rozgrzany. Będziemy mogli sprawdzić prędkość maksymalną. Jak coś, mam delikatnie szprychy popuszczone, więc nie będę tak jedynka, dwójka szedł tak ostro, że na koło będzie rwał. Musicie mi to wybaczyć, ale u Pit Bike Ridera mi klucz został do... A jego nie ma, no to... Zrobimy nawrotkę.
idę na czwórce po tym, to koło mi ślizga. A widać, jak mnie tutaj zaczęło rzucać. Ścina mi koło, tak samo tutaj wchodzę, o, zobaczcie. Szłem tutaj całą petą, weszłem na to, a od razu zaczęło koło mielać, nie? Tak samo tutaj, koło zaczęło mielać. Wystarczy delikatnie, że... O, tak samo tutaj. Też zaczęło mi... Koło mi zaczęło mielać. Jest tak... Trochę niebezpiecznie. Musiałbym mieć jakoś prostą i widoczną, żeby było widać, a zarazem, żeby nikomu nie przeszkadzało. No dobra. Nie wiem, ile tam pokazało, ale delikatnie jeszcze mógłbym się bardziej skręcić, chociaż już sprężyny zaworowe nie wyrabiały. Było słychać takie straszne klekotanie zaworów. Po prostu za miękkie sprężyny i zaczęło wchodzić w wibracje. Dlatego nie chciałem go już całkowicie odkręcać do końca. No i tyle. Musiał mieć trochę mocniejsze sprężyny, wtedy mógłbym go jeszcze trochę więcej kręcić. Jest tu potencjał do tuningu, może w przyszłości go podtuningujemy, bo jak na seryjny silnik 140 chodzi zarąbiście, mocy nie brakuje, piątkę by pociągnął elegancko. Kurde, tak szkoda mi go brudzić trochę, żeby tak wjeżdżać jakieś błota, tak wam szczerze powiem. Chociaż przejadę się może kawałek gdzieś, tak delikatnie, na spokojnie, no to kurde, no na spokojnie jak zawsze będzie pewnie. A nie, no wjedziemy gdzieś, przejadę się, bo to fajnie się gangusem jeździ, tak wam szczerze powiem. Trochę lepszą oponę tylko na tył i kurde, i bajka by była. Mam nadzieję, zobaczymy na GPS-ie, ile to pokaże, jaka to prędkość jest. Kurde, powiem wam, strasznie lubię tym gangusem jeździć, nie, no nie rozumiem czemu. Miałem wcześniej te MRF-y i to wszystko, no ale ten gangus, no jest to większy pitbike. No nie jeździłem na tym RC Bigu, żeby mieć jakieś porównanie. Tam za bardzo nie żyję w zgodzie z firmami ostatnio. Tak to by może jakiś RC Biga bym załatwił, nie? No ewentualnie może ktoś mi tam propozycję dał, to wziął. Wziąłbym takiego RC Biga, pojeździłbym chwilę i mógłbym coś nieco powiedzieć w porównaniu do gangusa. Ale powiem wam, że gangusa mi się zarąbiście jeździ. Kurde! To jest chyba jeden z lepszych pitbajków, na których jeździłem. Pitbajków, bo TTR-ka to już nie zaliczała się do pitbajków. To już był taki, można powiedzieć, taki motorek. Ale z pitbajków jak na razie najlepiej mi się jeździ na gangusie. Jest taki większy, szerszy, dłuższy, większe koła. Chociaż mogę wam powiedzieć, że przekonuję się do tych większych kół. Tak wam szczerze powiem. No troszeczkę lepiej na tych, jak są jakieś fosy, nie fosy, jakieś przejeżdżanie przez jakieś przeszkody, no rzeczywiście jest łatwiej, jak się ma większe koła, jest łatwiej, ale za to troszeczkę mniej agresywny motor jest, tak wam powiem, że seryjny gangus w porównaniu do takiego RCK na przykład jest deczko mniej agresywny, o tak mogę powiedzieć, po prostu te koła trochę zabierają mocy, nie? Żeby silnik obrócił to duże koło, to troszeczkę mu mocy zabiera. Dobra, palmy. Jedźmy gdzieś kawałek. Pięciobiegowej do takiego pitbajka, albo nawet sześciobiegowej, bo bym sobie, powiem wam, że taka piątka albo szóstka szóstka albo piątka do takiego pitbajka, kurde, normalnie byłaby bajka.
kolejka. Bo można byłoby szybko jechać i można byłoby strasznie wolno jechać. Można byłoby fajnie dobrać biegi. Ja mamy tylko 4, no to tak nie wiadomo czego nie wykombinujemy. Powiem wam, dużym plusem tak samo tego Bitganga w porównaniu do mojego Loncina jest to, że latam sobie teraz w krótkim podkoszulku. Ojej, kurde, mnie coś strzeliło. Latam sobie w krótkim podkoszulku i patrzcie na tył siedzenia. Pojeździłem trochę po błocie. Ojej. Pojeździłem po błocie. Klapacz cały zwalony z błota. Błotnik z błota. A plecy czyściutkie. Normalnie wszystko wyłapuje. Łańcuch jest idealnie napięty. Trochę mi skrzypi czasami amortyzator, ale źle nie jest. W dzisiejszym odcinku za bardzo dużo nie pojedziemy po płocie, bo mam małe takie plany, a nie chcę za bardzo go upierdzielić w tym piachu z tym wszystkim, żeby go myć potem drugi raz. Zobaczymy, muszę zrobić takie małe przymiarki, czy coś z tego będzie, ale to może zobaczycie w przyszłości, o co mi chodzi dokładnie. Zatrzymaliśmy się w takiej fajnej scenerii. Pooglądałem trochę starych odcinków na kanale. Cośmy upalali z Speedbike Riderem. Będzie pasowało chyba te stare wszystkie miejscówki odświeżyć i zacząć chyba jeździć tak jak dawniej. Czyli po prostu jechać gdzieś, kurde, w jakąś dziurę tutaj wjechać, kurde, w kanion i heja przed siebie. Chociaż teoretycznie tak cały czas jeżdżę. Tylko, że ja nie z takim założeniem, a na spokojnie zawsze. O. Chłodnica idealnie grzeje. Kurde, cała gorąca. Dla tych wszystkich. Cała normalnie jest, kurde, gorąca, jak nie wiem co. Speedbike Riderowi też załatwię taką chłodnicę. Ewentualnie jeszcze ziomeczkowi, co jeździ z nami, też może mu załatwię. Zobaczymy. Patent jest zarąbisty, polecam każdemu. Super tanio, popierona przepłacać. Dobra, żeby nie zanudzić was jeszcze na tym odcinku, odpowiem na jedno bardzo nurtujące pytanie. Czemu nie ma RCU? Sprzedałem RCU, kupiłem Gangusa. No RCU sprzedawałem głównie i TTR-kę ze względu takiego, że kasa była mi potrzebna. No i poszły motorki. I czemu sobie potem nie kupiłem nic takiego mocniejszego? A powiem wam, że potem jak już szukałem jakiegoś motoru, udało mi się odłożyć coś na motor, to szukałem motoru właśnie takiej 140. Nie chciałem mocniejszego tego silnika KLX. I teraz możecie być na mnie źli, albo nawet możecie być zdziwieni. A mianowicie RCU strasznie nie lubiałem jeździć, tak wam szczerze powiem. No nie lubiałem nim jeździć, tylko mówię od razu, że po takim enduro, takich terenach. No nie, motor się nie nadawał do tego, tak wam powiem. Może mocy nie brakowało, fajnie chodziło, ale dla mnie głównym minusem było to, że był strasznie głośny. Był strasznie, ale naprawdę strasznie głośny. Grzał się i to ostro, no nie ukrywajmy, bo grzał się.
No i odpalanie, to było jego pięta achillesowa tej 170. Odpalanie, po prostu jak człowiek nie miał siły i kopał ten motor 70 razy w ciągu całego dnia, no to po prostu jeszcze jak się motor zalał, to odpalcie tak, a 170 na popych to ciężko jest odpalić, oczywiście jak jest wszystko ok, nie? Dlatego tak bardziej szukałem takiej 140, no i zrobiłem w niej modyfikację, no jak widzieliście na moim kanale, a jak nie, to zapraszam do poprzednich filmików. Powiem wam, że takie 140 to takie optimum, tak wam powiem. Biorąc pod uwagę wytrzymałość silnika, czyli 140 to jest taki idealny balans między mocą a wytrzymałością silnika. Takie już 150 w górę, no to nie, jeszcze nie testowałem tego silnika EX149, jego jeszcze nie testowałem, bo tam jest dłuższy suw tłoka, ale takie 140 to mi się wydaje, że już jest idealny balans między wytrzymałością a mocą. Te większe pojemności już od 150 w górę KLX-a silniki, one mają podzespoły wewnątrz, w silniku, mają podzespoły takiej 140, więc się nie dziwcie, że potem wam coś tam się urwie, zszczeli. Dużo podzespołów jest takich samych jak w silniku 140, dlatego mówię, że właśnie to jest takie optimum. No jak komuś mocy brakuje, to trzeba zmienić na jakiś inny motor, nie? No, takie jest moje zdanie. No, odcinek jest trochę gitowy, jak zwykle. Zjedziemy może na dół? Nie, chcę się, kurwa, zjadę. Miałem nie jechać, ale chyba się przejadę kawałek. Tylko nie potoczkiem, tak to bym chciał tam drzeć aż tam do przodu, między tymi drzewami. To byłaby jazda. Ale to z kimś, żeby mnie ktoś ponagrywał gdzieś z tyłu. Bo samemu to tak z jednej perspektywy, a też zatrzymywać się i tą kamerkę przekładać, to... To takie... Nie kalkuluje się. Ej, troszeczkę za szybka jest jedynka. Żeby zhamować silnikiem, nawet jak jedziemy z górki, nie? No. Słabo hamuje. I teraz endurujemy. Lepiej chodzi mój Gangus niż chyba seryjny. A mi się wydaje, jeszcze nie testowałem Speedbike Ridera porównanie, bo nie szło się. Powiem wam, że nawet nie szło się jeszcze zgadać. Jak coś stoję cały czas na nóżkach, nie dotykam nogami w ogóle. Na stojąco. I tak spokojna taka jazda właśnie uczy. Dajemy, zapniemy dwójkę. Nie dotykają się praktycznie w ogóle nogami ziemi. Kolano mnie trochę boli. Przejedziemy się tu kawałek, bo tak fajnie tutaj leżą wszystkie gałęzie. Na dwójce trochę mocy brakuje, bo przydławia. Fajnie te gałęzie leżą. Wszędzie. Trzeba będzie chyba się na jakieś zawody kiedy przejechać, posprawdzać swoje umiejętności, przetestować Gangusa, na jakichś zawodach. Możecie napisać na dole w komentarzu pod filmem, ewentualnie może by zgadał się z ekipą na 3 osoby, 3 gangusy. Może bym się na jakieś zawody przejechali kiedy. Tak przejechać, tak rekreacyjnie bardziej niż po pucharki i porywalizować między sobą.
teraz patrzcie, ja jadę na luzie z górki i nie wbijam już biegu. Zatrzymuję się prawie, że i dopiero wbijam. Wyższe biegi. No bo od razu, teraz tak przy okazji wam powiem, bo takie wbijanie czwórki, jak się jedzie szybko z luzu na czwórkę, możecie skrzynię rozwalić.